jeszcze z tej samej drogi o chorobie, tak mi przyszło, że choroba jest takim stanem, w którym osiągam cel, o którym marzę. Czyli taki, kiedy świat zwraca na mnie uwagę. Kiedy czuję się ważny. Choroba staje się moją tożsamością. Tak trudno mi się z nią rozstać. W sytuacji, kiedy mam dołek, mam gorsze samopoczucie, mam jakieś takie, jakiś taki dyskomfort, to wtedy z odsieczą przychodzi mi choroba. Jakaś choroba. Jeśli jej nie ma, to ją wymyślę. I to spowoduje, że oto świat znowu zwróci na mnie uwagę. Bo kiedy nie ma choroby, czyli nie ma objawu jakiegoś, to nie musi być picie, ale może być. Czy branie narkotyków, czy inne zaburzenie. Depresja na przykład też jest takim stanem, kiedy świat zwraca na mnie uwagę. Oczywiście znam różne tam głosy oburzenia, jak mogę w ogóle, jak śmiem, ale mogę sobie na to już pozwolić. Choroba jest sposobem na przypomnienie światu o moim istnieniu. Czyli kiedy już dzieje się zbyt dobrze, zaczynam mieć takie podświadome, może świadome przekonanie, że chyba oni o mnie zapomnieli. Chyba oni, ktokolwiek to jest ci oni, przyzwyczaili się już do tego stanu. No i wtedy zaczyna się objaw chorobowy. Zaczynam sobie tworzyć chorobę. No, może być prosty ból głowy. Albo inny stan kryzysu mojego organizmu. I oto znowu jestem zauważony. Tak, ale można to zmienić, bo chodzi o to, żebym poszukał jednak innego sposobu zwracania uwagi na siebie, czyli upominania się o siebie samego. Mogę pójść, do kogoś zadzwonić, mogę pójść na grupę, mogę zrobić cokolwiek, kiedy i w tym cokolwiek chwilę poświęcić sobie. Tak sobie pomyślałem o tym, że ludzie tak łatwo, często to słyszę, że ludzie tak łatwo jest trzeźwieć w ośrodku. Ale trzeźwienie w ośrodku polega na czym? Ono jest łatwe dlatego, że ja codziennie rano i wieczorem mówię parę słów o sobie. To nie muszą być bardzo mądre słowa, to nie muszą być zdania wielokrotnie złożone. To mogą być prostych, to może być kilka prostych słów, tam połączonych przecinkami i zakończonych kropkami. Mogą być proste rzeczy, ale rano i wieczorem to robię. To nie chodzi też o te takie, wiecie, te mądre prace, które piszę, głęboko wglądowe. Moim zdaniem nie o to chodzi. Moim zdaniem chodzi o te małe rzeczy powtarzane codziennie, które stają się pewnym moim przyzwyczajeniem, jakby moją naturą. Mówimy o tym, że przyzwyczajenie staje się drugą naturą człowieka. No i to jest coś takiego. W mojej ocenie oczywiście. To jest coś takiego, mojego prostego magistra, specjalisty terapii uzależnień. I myślę, że chodzi tutaj o to, żebym znalazł potem w tym czasie, w tym tak zwanym czasie po ośrodku, żebym znalazł tam takie miejsce, sposób, gdzie będę mówił o sobie przez chwilę. Przez chwilę poświęcę ja sam sobie czas w moim własnym życiu, bez domagania się, by świat zewnętrzny zwrócił na mnie uwagę. By świat zewnętrzny poświęcił mi czas. Tego życzę Państwu z tej drogi, która mnie nawiedza bardzo i jakoś tak mnie otwiera na nowe. Dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Jadę dalej.